22 lipca 2014 roku w znanej Państwu od dziesięcioleci fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Za chwilę odbędzie się specjalna prezentacja nowego polskiego samochodu wyprodukowanego w odradzającej się po kilkuletnim okresie zapaści fabryce. O, właśnie nadjeżdża to wspaniałe auto. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Dzień dobry. A no właśnie, z okazji 22 lipca postanowiliśmy wjechać z taśmy montażowej nowym samochodem. Widzę, że się udało. Co się miało nie udać? Nie takie rzeczy w tej fabryce się działy. Taśmę montażową Matiza Ilanosa wywieźli Ukraińcy. Została nam tylko taśma obustronnie klejąca, ale i tak daliśmy radę. Jeżeli polski lotnik na wieżejach potrafi latać, to i my z taśmy klejącej zrobiliśmy samochód. Pięknie, ładnie i rewelacyjnie, ale ja widzę, proszę pana, że tutaj jednej wycieraczki brakuje. No widzi pani, dopiero zjechałem z taśmy, już ukradli. Zresztą to zawsze kradli, wiem co mówię. Dobrze, to nic pan nam powie coś o tym pięknym samochodzie. Od tego to ja mam tu młodego, zdolnego inżyniera, który zaraz państwu wszystko wyjaśni. Mr. Talar, come on! Panie Talar! Panie Talar, come on! Przychodzi Mr. Bombastic, cały fantastic. Chodźmy na my babcie się za Mr. Romantic. Mamy fantastic, chodźmy na my babcie się za Mr. Romantic. Mr. Lowa Lowa, na Mr. Lowa Lowa. Samochód ten jest na wskroś nowoczesny, o czym świadczy niespotykana na świecie ta oto jednostka napędowa. Silnik S21, który znajduje się w tym pojeździe, posiada dynamikę nieporównywalną z żadnymi innymi znanymi mi samochodami. W instrukcji obsługi podano zużycie paliwa rzędu 15 litrów na setkę. Ale państwo się nie przejmujcie, to jest błąd drukarski. Między jedynką a piątką powinien być przecinek. Widzę, że samochód wyposażony jest w 3 nowoczesne systemy wspomagające. Dwa pierwsze znam, a tego trzeciego nie. A ten trzeci system to nasz patent. Powoduje automatyczne zatrzymywanie się samochodu na leśnych parkingach w celu, który nie będę teraz tu opisywał. Czy mają państwo w planach inne nowoczesne konstrukcje? Oczywiście. Na deskach kreślarskich mamy następne nowoczesne auto, którego nazwy nie zdradzę ze względu na konkurencję. Mogę tylko powiedzieć, że będzie wyposażony w jeszcze nowocześniejszą jednostkę napędową o symbolu S31. To mogę zdradzić, bo i tak nikt niczego się nie domyśli. Dobra. Panowie, a kiedy to auto będzie gotowe do rajdu? Już jest gotowe! Już? Już! Już. Ale fajnie, to idę po pilota. Czy wiadomo, kiedy będziemy mogli kupić te samochody w salonach Polmozbytu? Niebawem. Mam takie pytanie. Co oznacza skrót NKS na pańskim ubraniu? To znaczy, najlepszy kolega suka, kto pracował w FSO, ten wie. A kto to jest ten suk? O, pani, azjatycki tygrys. A na zakończenie, może nam się pan przedstawi? Wiesław, nazwisko znane redakcji.
ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija. Ale to musi widać tą... Nie musisz! Zamknij mnie, to nie przeszkadza. Co weź?